Witam, jest godzina prawie 17. Okropna pogoda, straszna mgła i wilgotność. Mam tu dwie kamery, idę je zebrać. Mam nadzieję, że nagrały coś w dzień, bo ostatni filmik to były głównie zdjęcia nocne. Mam nadzieję, że będę miał coś lepszego do pokazania. Idę dalej, widzimy się na miejscu. Chciałem zostawić kamery do jutra, ale przy dzisiejszej wilgotności i tak pewnie będą w nocy całe mokre i nagrania nie będą zbyt fajne. Dlatego postanowiłem je dzisiaj zabrać. Dzień sobie przeleżą, a w sobotę w nowe rewiry. Może się nagra coś innego niż ostatnio. Jestem na obrzeżach parku, który został zmodernizowany za grube miliony. Nowe ścieżki itp. Dlatego ludzi jest tu teraz kilkakrotnie więcej niż przed remontem. Ciężko było mi tu ustawić kamerę. Wszędzie gdzieś ktoś łaził. Nie ma liści. Wszystko widać. Ale się jakoś udało. Nie liczę na nagrania od niedzieli, bo były tu naprawdę tłumy, ale w tygodniu myślę, że coś kamery zarejestrowały. Zaraz będę na miejscu, to zobaczymy. Widzę jeszcze swoje ślady. Mam nadzieję, że nikt tu nie poszedł za potrzebą. Nie znalazł kamer. Trzeba jakoś przeprawić. Coś jest. Przejrzy się w domu. Oczywiście wam to pokażę. Idziemy zaraz do drugiej. Tylko ją zdejmę. Idziemy po drugą kamerę. To było pierwsze miejsce, w którym zacząłem nagrywać. No, jak widzicie, śmieci są nawet tutaj. Nagrywałem tu dzika, kunę, lisa, jakieś tam bażanty. O, właśnie widzę trop dzika. Jakieś sarnie, odchody. Idę do kamery, gdzieś tutaj ją zostawiłem, widzę ją na drzewie. Dziczek chodził. Zboża trochę zostało. O, sarenka była, bo zostały bobki. Kamerka jest. Filmów jest masa. Mam nadzieję, że będzie wam co pokazać, coś za dnia. Na początku tygodnia była naprawdę piękna pogoda, nie to co teraz. Przejrzę w domu, dorzucę, zrzucę, wybiorę, coś skleimy. I mam nadzieję, że będzie lepszy od ostatniego filmiku, który głównie był nocny. Wychodzimy.
światło jest już naprawdę słabe. Buty mam całe przemoknięte. W weekend trzeba będzie włożyć kalosze, bo śnieg topnie w takim tempie, że tego prawie zaraz nie będzie. A w lesie na pewno będzie w cholerę wody. Widzę, dziki tu żyją. Na pewno nie jeden. Tropy różnej wielkości widziałem. Także przejrzę nagrania. Boże, jestem ciekawy. Jakieś ptaszyska tutaj nocują, bo zapach odchodów aż gryzie w nos. Pewnie wrony, bo mi się to kiedyś nagrywały. Co wysypałem kukurydzę, to była wyjedzona. Ten topniejący śnieg robi strasznie dużo hałasu. Więc pewnie wszystko spłoszyłem, jak szedłem. Prawie nic już nie widać. Tutaj sobie nie rozumiem sarny przychodzić. Jaki myśliwy przyjeżdża, wysypuje kukurydzę. O, czapla siwa się właśnie poderwała. O, na tym browiku, który odpływa z przemszy. No, jeszcze jej tu nie widziałem. Za chwileczkę dojdę do drogi. Postaram się wybrać jakieś ciekawe momenty z tych kamerek. W sobotę jadę do Nowego Lasu. Sobie go wypatrzyłem. Mam nadzieję skleić jakiś ciekawy film, żeby was nie przynudzać. Także żegnam się na dzisiaj z wami w tą paskudną pogodę. Widzimy się następnym razem, oczywiście w lesie. Cześć.